Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo się cieszymy, że przyszliście dzisiaj posłuchać o projekcie, który rozwijamy, projekcie klubie sportowym, czyli sekcji koszykówki kobiet Polonia Warszawa. We trójkę będziemy dzisiaj prezentować to, co mamy do zaprezentowania. Weronika Prejs, nasza koszykarka na pozycji rzucająca. Witajmy brawami! I Maciej Gordon, trener główny. Dziękuję za uwagę. Ekstraklasowy klub społecznościowy koszykówki kobiet. Ten tytuł prezentacji dokładnie pokazuje plan tej prezentacji, który zaraz usłyszycie. Bardzo dziękujemy restauracji Nights Roberta Lewandowskiego za to, że możemy dzisiaj przedstawić, opowiedzieć o naszym klubie, o koszykówce kobiet. No właśnie, ekstraklasowy i od tego zaczniemy, czyli posłuchacie sobie, czym jest ekstraklasa kobiet i w koszykówki kobiet. No właśnie, teraz ja wam zadam pytanie, dajcie brawa, żeby wszystkie osoby dały brawo, które były przynajmniej raz w tym roku na meczu koszykówki, jakiejkolwiek. Fajnie? Okej, to już jest jakieś rozeznanie. A teraz będzie trudniej. Kto z was był na meczu koszykówki kobiet w tym roku? Choć raz. Super. Super. No właśnie. Rozmawiamy o ekstraklasie sportu i o klubie społecznościowym. I zamiast słów, to ja bym chciał teraz zadać wam kilka pytań też. I słuchajcie. Ile zespołów prowadzi w ekstraklasie? Kto wie? Ręka w górę. Jedna osoba. Nic? Misty? Nie? Nie pamiętasz. Okej. Okay. Odpowiadam na to bardzo ciężkie pytanie. Jest to 11 zespołów, gdybyście nie wiedzieli. A dajcie brawa, kto wie, kto jest aktualny mistrzem Polski w koszykówce kobiet. Okej, okay. Odpowiem na to ciężkie pytanie. Jest to zespół VBW Arki Gdynia, który w tym sezonie nie awansował do rundy finałowej. Pozostała mu walka o brązowe miejsce, jest to dosyć duża niespodzianka. I pytanie już bardzo szczegółowe. Dajcie brawa, kto wie, jaki jest adres strony internetowej rozgrywki. 3, 4. Wiecie, super. No właśnie, dlatego zadałem te pytania, żebyście gdzieś się, bo wiem, że nie wszyscy z was chodzą na mecze koszykówki kobiet ekstraklasy. Jest to strona basketligakobiet.pl i bardzo zachęcam do jej odwiedzenia i odwiedzin regularnych. Weszliśmy sobie z poziomu basketligi kobiet do poziomu Polonii. Ja chciałem, żebyście sobie poczuli nasz klimat i teraz zaprezentuję krótki film o nas. Dobra, słuchajcie, teraz będzie krótka runda pytań i odpowiedzi, bo mamy gości, także trzeba wykorzystać ten fakt i to tacy, którzy są przygotowani na odpowiedzenie na każde wasze pytanie. Już przedstawiłem wcześniej Weronika Prejs i Maciej Gordon. Ja przekażę teraz mikrofon i stanę obok i będę zadawał pytanie i poproszę was, żebyście powtarzali to pytanie, dobra, które zadam, żebyście mogli usłyszeć, bo mam jeden mikrofon, ale to nie jest żaden problem. Żaden, absolutnie. A ja w międzyczasie puszczę pokaz slajdów, żebyście cały czas zostali w klimacie naszego klubu. Maćku, najpierw poproszę, jeżeli możemy od ciebie zacząć, kilka słów o sobie. Nie, siedź. Tylko. Kilka słów o sobie? O matko! Ja może ja, parafrazując pewien słynny film, powiem, że urodziłem się w Bydgoszczy w styczniu, w drugiej połowie stycznia w zasadzie, 27 stycznia. Generalnie urodziłem się w Bydgoszczy, w związku z tym moi rodzice byli bardzo młodymi rodzicami, tata miał 21 lat, mama 18. Ponieważ mój tata studiował w Toruniu, więc przenieśliśmy się szybko do Torunia.
I tam zacząłem moją przygodę z koszykówką od czwartej klasy szkoły podstawowej, gdzie dostałem się do klasy sportowej. Żyłem w czasach, gdzie że tak powiem, ta komunikacja międzyklubowa była dosyć istotna. U nas akurat był dosyć istotny Żużel, w związku z tym Bydgoszcz z Toruniem się bardzo nie lubili, mniej więcej tak jak Legia i Polonia. W związku z tym miałem trochę trudne zadanie, ponieważ ja byłem w zasadzie urodzony w Bydgoszczy, a mieszkałem w Toruniu, więc nie było łatwo. Natomiast te czasy przeszedłem i potem przeszedłem na AWF Warszawski, skończyłem AWF Warszawski, no i potem rozpocząłem pracę w SKS 12 Warszawa, w klubie zaprzyjaźnionym wtedy z Polonią. Współdziałaliśmy, byłem także asystentem trenera Witka Ziółkowskiego w Ekstraklasie przez 2 lata, dopóki sekcja, że tak powiem, nie znalazła finansów i musiała się wycofać z Ekstraklasy. Jako zawodnik nie będę nic mówił, ponieważ byłem żadnym zawodnikiem, gdzieś tam jeden sezon zagrałem na pułapie zaplecza Ekstraklasy, notabene w Polonii, wcześniej grałem powiedzmy na pułapie aktualnej drugiej ligi. Całe moje życie koszykarskie było związane albo z akademickimi klubami, albo z Polonią Warszawa. 3 lata temu w okresie pandemicznym spotkałem się z Łukaszem, chwilę porozmawialiśmy. Na szczegóły przyjdzie czas, kiedy będą takie pytania. Także chwilę porozmawialiśmy, oczywiście tych rozmów było parę długich spacerów, no i zdecydowaliśmy się gdzieś tam skonsolidować tą koszykówkę młodzieżową żeńską, która wygląda w tej chwili na Mazowszu tak sobie. No i zaczęliśmy działać, wykreowaliśmy zespół, którym się udało w pierwszym sezonie od razu awansować do Ekstraklasy, z czego się bardzo cieszymy. Mało tego, Łukasz wraz oczywiście z przyjaciółmi, czyli z wszystkimi wami wolontariuszami, znalazł budżet na Ekstraklasę. No i tyle chyba może o sobie. Maćku, jaką pozycję sportową ma polska Ekstraklasa w porównaniu do najmocniejszych klubów na świecie? Według ciebie, jak byś to ocenił? No w tej chwili w Eurolidze... Słyszeliście pytanie, tak? W Eurolidze w tej chwili gra 16 ekip, z czego no, najmocniejszą ligą, przynajmniej do momentu rozpoczęcia naszej nieszczęsnej wojny, była Liga Rosyjska, która miała aż 3 przedstawicieli w Eurolidze. 4 kraje mają po 2 przedstawicieli. Liga Turecka, Liga Włoska, Liga Hiszpańska i Liga Węgierska. Pozostałe zespoły mają po 1 przedstawicielu. Myślę, że w tej chwili polska liga jest gdzieś siódma, ósma w Europie. Najmocniejszą ligą chyba jest liga w tej chwili rosyjska, oczywiście do momentu rozpoczęcia wojny. Liga francuska, liga hiszpańska, liga turecka. Natomiast my jesteśmy gdzieś tam na pograniczu gdzieś ligi węgierskiej, ligi belgijskiej, czyli gdzieś na pułapie 7 miejsca w tej chwili w Europie. Tak mi się wydaje, patrząc po wynikach, oczywiście wyników meczów międzynarodowych, czyli przede wszystkim po 2 pucharowych rywalizacjach, czyli Euroliga i Eurocup. Także wydaje mi się, że w tej chwili tak to wygląda, natomiast Liga Węgierska jest o tyle specyficzna, że mieli tylko 3 przedstawicieli, natomiast jeden z tych przedstawicieli awansował do finału Euroligi, który notabene odbywa się dzisiaj. Sopron gra dzisiaj z Fenerbahce Stambuł w finale Euroligi. Maćku, opowiedz, jak wygląda sezon koszykarski, jeżeli chodzi o terminy, żeby ludzie wiedzieli, że jesteśmy sportem zimowym. Tak, oczywiście. Dokładnie, ale był nawet taki projekt, bo zastanawiano się, jak w ministerstwie przejąć ten sport typu koszykówka, piłka ręczna, siatkówka, czy jest to sport zimowy, czy jest to sport letni. Był uznawany za sport letni, na przykład Olimpiada Młodzieży Dzieci odbywała się latem. Faktycznie, kiedy jest bardzo duża przerwa akurat w rozgrywkach koszykarskich, ostatnio to zostało zmienione i od paru lat już to się odbywa na przełomie powiedzmy lutego i marca. Przynajmniej finał ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Natomiast sezon de facto rozpoczyna się okresem przygotowawczym. Dzieli się na 3 okresy. Pierwszy to jest okres przygotowawczy, który zaczyna się gdzieś w okolicach 10-15 sierpnia. Potem jest okres startowy, czyli od momentu rozpoczęcia ligi, czyli od początku października de facto do końca ligi. Różnie to jest w różnych ligach. Na przykład my już ligę skończyliśmy, ale na przykład druga liga koszykówki męskiej, w której gra nasz zespół, trener Andrzeja Kierlewicza w tej chwili jeszcze gra i prawdopodobnie do końca maja bodajże, tak Andrzej? Do końca maja wydaje mi się te rozgrywki trwają, także ta rozpiętość na różnych pułapach jest bardzo różna. Ale de facto powiedzmy gdzieś kwiecień, maj się kończy liga i potem jest tak zwany off-season, czyli okres przejściowy, 2-3-miesięczny, w którym albo jest praca indywidualna graczy, czyli rozwój indywidualny w zakresie zarówno motorycznym, jak i koszykarskim,
i także element, czas na element odpoczynku, także, czyli naładowanie baterii przed następnym sezonem. Natomiast de facto sezon zaczyna się przynajmniej dla sztabów szkoleniowych zaraz po zakończeniu sezonu. W ciągu 2-3 tygodni już trzeba kreować projekt zespołu na następny sezon. Dla zespołów zarządzających, dla managementu, kreowanie budżetu, kreowanie pierwszych wstępnych rozmów, najpierw z graczami własnymi, potem z graczami obcymi, których chce się mieć, no i na końcu z graczami zagranicznymi. Tak to wygląda mniej więcej w kontekście kreowania całego sezonu. No wiadomo, że okres przygotowawczy jest okresem trudnym, ponieważ tam jest zawsze najwięcej obciążeń i zwłaszcza ten pierwszy okres, 2-3, czasami 4-tygodniowy, jest bardzo mocna praca wykonywana, no i to jest trudne dla graczy. Potem już ten drugi okres, druga część okresu przygotowawczego jest trochę łatwiejsza, ponieważ w tamtym momencie gdzieś tam już są mecze sparingowe, już jest przygotowanie, działanie elementów taktyki, organizacji gry, zastanawianie się, czy to wszystko działa, ewentualnie wprowadzanie zmian w tych właśnie kwestiach organizacyjnych. Dziękuję bardzo. A opowiedz na końcu o emocjach, jakie towarzyszyły Ci w tym pierwszym dla Ciebie sezonie w Ekstraklasie. No, emocje były dosyć duże. Generalnie z założenia przede wszystkim w pierwszej kolejności zastanawialiśmy się, jak to będzie wyglądało po wykreowaniu takiego składu. Nie wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądało i dlatego te emocje były duże, zwłaszcza na początku. Natomiast już po pierwszych meczach sparingowych, kiedy toczyliśmy w miarę równe boje z zespołami z Ekstraklasy, to nie wyglądało to źle i wiedzieliśmy, że idziemy w dobrą stronę. Natomiast mnie ogólnie indywidualnie rozpierała olbrzymia duma, ponieważ gdzieś tam w moim życiu nikt mi w koszykówce jakoś tam nie pomógł. Nie miałem nikogo z rodziny, kto by działał w tym sporcie, więc praktycznie od pułapu zerowego zaczynałem samodzielnie. I szczebel po szczeblu szedłem gdzieś tam do pułapu Ekstraklasy. Bardzo się cieszę, że udało mi się tutaj dotrwać. No i ten pierwszy sezon jednak zakończyć, co by nie mówić, jakimś tam sporym sukcesem. Także emocje dosyć duże, na pewno pozytywne. Oczywiście wiadomo, jak to w zespołach jest, nie zawsze jest wszystko ok. Także różne sytuacje są, różne sytuacje się zdarzają. Zwłaszcza, że pracuje się z ludźmi, to jest organizm żywy. Bardzo często jest to jakiś tam projekt, który musi funkcjonować. Jest to też proces, także to też od początku okresu przygotowawczego w zasadzie do okresu startowego i potem w okresie startowym różne sytuacje są. Gracze na przykład zagrają świetne mecze, są w euforii, a w następnym meczu zagrają tak sobie i są na pograniczu, na pułapie, na pograniczu depresji. W związku z tym to wszystko, te cechy są bardzo istotne i praca nad żywym organizmem to jest naprawdę trudna praca. Codzienna praca, codzienne działanie, codzienna obserwacja graczy, codzienne wspólne rozmowy. Bardzo dziękujemy. Teraz Weronika, jeżeli możemy bardzo przekazać oddać Ci głos. Powiedz proszę kilka słów o sobie i porównaj Ekstraklasę do pierwszej Klikowie, czyli miejsca, gdzie grałaś poprzednio i też gdzie my graliśmy jako Polonia poprzednio, bo ty nie byłaś naszą zawodniczką, ale jakbyś mogła troszeczkę o sobie i właśnie o tym kontekście opowiedzieć, to pewnie z ciekawością posłuchamy. To tak samo jak trener Maciek, pochodzę z Bydgoszczy, urodziłam w był Mógł z Bydgoszcz. Moimi pierwszymi trenerami był Krzysztof Janik i Radosław Janik, którzy do teraz są dla mnie jak ojcowie. Grałam tam przez całą moją karierę, zanim trener Maciek ściągnął mnie do Uniwersytetu Warszawskiego. W sumie był to jeden turniej, na którym się spotkaliśmy chyba pierwszy raz. Trenera wcześniej nie znałam. Dobrze zagrałam. Chciałam grać u trenera, wszyscy mówili, że tu się rozwinę i tak postanowiłam, przeszłam do Uniwersytetu Warszawskiego, grałam tam 2 lata. Pierwszy sezon był ok, wydaje mi się, że drugi był lepszy, gdzie spełniłam oczekiwania trenera w sumie. Dał mi szansę w SKK Polonii, w Ekstraklasie jako młodzieżowcowi, za co bardzo dziękuję i myślę, że podołałam. Porównywując pierwszą ligę do Ekstraklasy, ciężko, na własnej skórze odczułam różnicę przez to, jaki jest poziom Ekstraklasy, jeżeli chodzi o dynamikę, o szybkość, zwinność, sprawność, już nie wspominając o doświadczeniu zawodnicze, które grają w Ekstraklasie. No jest duża przepaść, dla mnie przynajmniej to była. Dziękuję Ci za to. A powiedz mi tak szczegółowo, czy masz jakiś rytuał przeznaczony?
Mam, oczywiście, że mam. Znaczy mój rytuał meczowy już się zaczyna dzień wcześniej od bardzo dużej kolacji, żeby mieć dużo energii na następny dzień. Ale tak stricte przedmeczowo to mam swoje dane miejsca na rozgrzewce. Jeżeli mamy ją ogólnorozwojową, to stoję zawsze w tym samym miejscu. Jeżeli mamy dyżuty w dwóch rzędach, tak samo mam swoje miejsce. Później już staram się na meczu być tu i teraz, nie patrzeć kto jest, kto przyszedł na trybuny, kto nas ogląda, tylko staram się skupić na meczu. Ja nie jestem zawodniczką, która pobudza się przed meczem, słucha muzyki głośno. Raczej wolę się właśnie w spokoju wyciszyć, zbierać te siły na mecze i czekać do pierwszego gwizdka. Dzięki. A które mecze z tego sezonu, który minął, zapamiętasz? A które miały najwięcej emocji dla ciebie? No to pierwszym meczem to był mecz z Sosnowcem, który wygrałyśmy, był to pierwszy nasz mecz, który wygrałyśmy na własnej hali. No były to niesamowite emocje, każdy kto był to wie o tym, że to była nasza pierwsza wygrana i był to niesamowity mecz. Walczyliśmy do końca, udało się wygrać. Potem każdy kolejny, nasza pasa tych sześciu wygranych była, no emocje były wielkie, z każdego, z meczu na mecz po prostu nasza siła rosła, pewność siebie i już nikt nas chyba nie miał za Beniaminka, to było najważniejsze, że każdy się z nami liczył. No a z tych sześciu meczy to naprawdę najbardziej mam taki sentyment do meczu w Bydgoszczy, jednak w moim mieście, co bardziej udało się go wygrać i jakby no, gdyby ktoś mi powiedział kilka lat temu, że zagram przeciwko nim tak szybko, to bym nie uwierzyła, po czym zagrałyśmy, wygrałyśmy i to tak najbardziej mi zapadło w pamięć. Super. Wielkie dzięki. Brawa. Brawa. Zawsze zagrała, żeby wygrać. Słuchajcie, to jest moment na pytania z sali, także zadawajcie. Jest pierwsze pytanie. Do Weroniki, bo mówi, że taka duża przepaść. Rzeczywiście, ty miałaś taką mocną pewność w tych rzutach jeszcze za trzy. To było polecenie szefa, że masz rzucać, czy sama decydowałaś o momencie? I to były często trafione już w tych gorszych na przykład, czy tu na meczach w Warszawie. Znaczy, zawsze miałam zaufanie od trenera i jakby wiedziałam, że to jest moja mocna strona, że bez tego umiem dużo rzeczy, ale jednak to, w tym się czułam zawsze najsilniejsza i zawsze ta decyzja była podejmowana szybko i po prostu tego bez namysłu. To tak samo było w pierwszej lidze i ja na przykład nie widziałem jakiegoś takiego przeskoku w twojej grze, że jednak to, co potrafisz, to realizowałeś niezależnie od tego, że to ekstraklasa. No oczywiście, że wiadomo, że jest przeskok, ale to było widoczne. Jako w swojej grze nie odczułam tak wielkiego tego przeskoku, ale jednak patrząc na całokształt jest ogromna różnica. Ja starałam się być pewna i wiedziałam, że nie mam czasu na to, żeby się wdrążać tutaj. Ja po prostu chciałam wykorzystać ten sezon, jaką dostałam szansę i tyle. Nie ma pytań? Okej, także mam nadzieję, że udało wam się troszeczkę wczuć w klimat ekstraklasowej drużyny, bo my jako klub, jako sekcja koszykówki żeńskiej po 21 latach przerwy właśnie wróciliśmy na ten najwyższy poziom. I teraz opowiem o klubie samym, bo to jest organizacja, dzięki której możemy w ogóle grać w ekstraklasie i zajmować tam niezłe miejsce, bo awansowaliśmy do playoffów. Ja troszeczkę opowiem o kontekście sportowym. Pierwszy sezon, Beniaminek i wszystkim opadła szczęka trochę, bo faktycznie udało nam się wygrać 10 spotkań w sezonie regularnym, 10 przegrać, czyli bilans zrównoważony. I awansowaliśmy do play-off. Siódme miejsce finalnie odpadliśmy w play-off no, z o wiele silniejszym Lublinem, który właśnie bije się o złoto, ale z mojej perspektywy dziewczyny dały z siebie wszystko i też jesteśmy mega dumni z naszego zespołu. Klub społecznościowy, słuchajcie, co to za potwór? Zaraz sobie będziemy to troszeczkę o tym mówić, bo nie jest to bardzo popularny model
działania w sporcie, szczególnie na najwyższym szczeblu profesjonalnym. O, quiz znowu nam wyszedł, słuchajcie. Może ktoś wie z was, czym jest klub w takim modelu społecznościowym? Czy w ogóle, dajcie brawa, czy ktokolwiek się spotkał w ogóle z takim określeniem jak klub w modelu społecznościowym? Nie wiecie? Nie? No wiem. Okej, właśnie to jakby ilość braw pokazuje, że to cały czas nie jest model bardzo popularny, a dla nas jest to wszystko tak naprawdę, dlatego że model społecznościowy oznacza, że klub nie ma jednego właściciela. Ja nie jestem właścicielem SKK Polonia Warszawa, całe szczęście. Właścicielem jest społeczność. Społeczność zrzeszona w stowarzyszeniu i to jest 100% udziałowiec. A jak myślicie, jakie są pozytywne takiej sytuacji, kiedy klub ma wielu właścicieli? Okej. Na pewno wiecie, ale to faktycznie jest tutaj ciężka interakcja w takiej formule. Najważniejsza rzecz jest jedna. Jeżeli jesteś właścicielem czegokolwiek, to co? To szanujesz. Jesteś odpowiedzialny za to. Jesteś odpowiedzialny. To jest sytuacja taka, kiedy kibice, społeczność, ludzie, wolontariusze są współwłaścicielami, czują się współwłaścicielami, a to oznacza, że dbają o klub. I tak naprawdę to nie oznacza, że kibice, wolontariusze siedzą w pokoju zarządu, bo notabene nawet nie mamy takiego pokoju zarządu, ale wszystko jest na dobrej drodze. To nie jest tak, że oni decydują o składzie, to jest tak, że zarządzają organizacją, to nie jest tak, że chodzą na spotkania, negocjują i tak dalej. Oni są tym ciałem, który wspiera klub i też stoi na straży tego, żeby zarząd nie zwariował. Tak? Bo jak się nagle pojawią zbyt duże pieniądze, to wiecie, palma może odbić, oby takie nam się oczywiście pojawiły. Ale właśnie to jest największy atut tego modelu. Drugi atut już się monetyzuje, ale to później wam o tym opowiem. No właśnie, bo to nie jest model, który my tam żeśmy sobie wprowadzili w żeńskim baskecie. Jak myślicie, czy zna się w ogóle jakieś kluby, które działają w takim modelu? Bayern Monachium. Widziałeś prezentację? Nie. Ale nie, faktycznie Kamil, tak. Bayern Monachium, no to wydaje mi się, że jakiś jest związek Bayernu z tym miejscem, szukam w głowie, chociaż mówię, ostatnio oglądałem tylko i wyłącznie koszykówkę kobiet. My w ogóle Bayern... Jeszcze raz? Złego, niezależnie od tam... AK jest zły, tak. No tak. Mówimy o takich klubach, które generują... No, Bayern to jest bardzo bogaty klub z wielkimi tradycjami. Ale w ogóle tak, to jest... Ja wam pokażę... Zgadłeś, Kamil, dokładnie to chciałem powiedzieć. Struktura udziałowa udziałowców Bayernu Monachium. Ja nie znam niemieckiego zbyt dobrze, ale to EV, tak? EV, pewnie by tak powiedzieli Niemcy, to jest Eingetragener Verein. A to oznacza na język polski, że to jest towarzystwo zarejestrowane. Co to znaczy? Że jest to forma organizacji, która ma osobowość prawną w Niemczech i w Austrii, stanowiącą dobrowolne zrzeszenie, towarzyszenie prywatnych osób w celu wspólnej ochrony ich praw, zarejestrowane w niemieckim sądzie. Co oznacza ochrona ich praw? Ochrona ich praw oznacza rozwijanie klubu. I to właśnie to oznacza. W Bayernie, w tym stowarzyszeniu jest, z tego co sprawdzałem przez wczoraj, chyba 290 tysięcy członków, którzy powodują, że zarząd właśnie nie może zwariować. Nikt sobie nie wyobraża, że Bayern, że Bayern kupi sobie szejk i przeniesie go do Płocka. Z całym szacunkiem dla Płocka. Szejk z Płocka, no to w sumie łączy trochę. To oznacza, że interes klubu jest przede wszystkim zabezpieczony. Interes społeczności klubowej jest zabezpieczony. Oni oczywiście, tak jak powiedziałem, nie wybierają nawet chyba bezpośrednio władz. Tam jest to jakoś to jest ułożone, ale 290 tysięcy ludzi,
którzy są członkami klubu, no to zobaczcie, jaki to daje potencjał, jaki wehikuł do czegokolwiek. No, reszta udziałowców Adidas, Audi, Allianz, znane niemieckie marki. 8%, tak? No co to jest? Co to jest 8%? To jest model w ogóle Niemcy, dlaczego są ligą, która ma bardzo niski współczynnik długu, bardzo mało bankructw, mają bardzo dobrą pozycję finansową i mają pełne trybuny. Tak? Kupienie nawet Borussia, znacie pewnie Borussia Dortmund, kupienie karnetu, kupienie biletu nie jest łatwe, tam są cały czas komplety, bo w Borussii nie ma takiego modelu, jest podobnie, oni tam poszli w akcję. 59% sprawdziłem wczoraj akcji, jest w tak zwanym free float, czyli nie jest w rękach jakiegoś jednego podmiotu czy osoby, jest to po prostu wyemitowane, także tam jest model społecznościowy w trochę innej formie. No i pytanie, czy Bayern na tym traci? No nie traci, nie traci. Dlatego oczywiście zachowując wszystkie proporcje, my świadomie idziemy w tym kierunku. Tak? Znaczy, dopóki uważam, że ten model w ogóle dla sportu jest idealny, bo czym jest klub? Czym jest klub, czym jest Polonia? To posłuchajcie, bo to jest przejmująca wypowiedź naszej legendy klubowej. Bo ja mogłem teraz powiedzieć 10 tysięcy słów, ale to, czym jest klub sportowy, powinien być klub sportowy, który zrzesza ludzi i sportowców też, opowie nasza legenda pani Hanna Lot. Już legenda klubu, tak, jeżeli chodzi o zawodniczki, także polecam, bo to jest świetny materiał. Brawa dla pani Hani, nie ma jej tutaj, ale na pewno je poczuje, słuchajcie. Wzruszające, prawda? Słuchajcie, teraz będzie trochę o wizji klubu i wartościach. Już jest, zbliżamy się powoli do końca, ale mając jeszcze w pamięci ten film, o czym mówiła pani Hania, mówiąc o klubie? O rodzinie. Rodzinie mówiła. O czym mówiła? O przyjaźnie. O czym mówiła, że jej koleżanka się zamknęła pod prysznicem. Ona mówiła to prosto z serca, prawda? To nie było w ogóle udawania, to nie było gry aktorskiej. Natomiast nie mówiła o tym, ile sprzedało się koszulek z jej nazwiskiem. Tak? Nie mówiła o tym, chyba nie podała żadnego wyniku meczu nawet. Tak? Nie wiem, czy ona w ilu meczach zagrała, nawet się tym w ogóle nie chwaliła. Dlatego, że ja mam bardzo duży problem w ogóle z klubami sportowymi, ze sportem obecnie, bo one są zdominowane przez pieniądze. A oczywiście to nie jest tak, że klub to ma być spontaniczna organizacja zarządzana przez tego, kto pierwszy w poniedziałek wejdzie do biura. Nie o to chodzi. Chodzi bardziej o to, że pieniądze, klub musi być zarządzany profesjonalnie. Czyli to jest taka sytuacja, że klub musi być zarządzany jak biznes, a jeżeli ktoś mi mówi, że on zainwestował w sport i będzie na nim zarabiał, no to ja mogę tylko dać krzyż na drogę i powiedzieć stary, powodzenia. Tak? Klub, szczególnie w Polsce, to jest bardziej, w mojej opinii, sfera społeczna, ale sfera, która musi być zarządzana profesjonalnie. Tak samo jak macie fundacje, które generują bardzo dużo przychodu, ale jednak ich celem jest nie zarabianie pieniędzy dla udziałowców. I my mamy właśnie tak sformułowany statut, tak mamy sformułowany klub, że jesteśmy funkcjonujemy w modelu tak zwanym non-profit. To nie oznacza, że nie zarabiamy pieniędzy, musimy zarabiać, żeby opłacić koszty. Ale to jest sytuacja taka, że jeżeli uda nam się wygenerować zysk, to on cały jest reinwestowany w klub. Jest zakaz statutowy przekazywania zysku do udziałowców. I to pokazuje, że nie jest to po prostu biznes jako biznes do zarabiania pieniędzy i generowania zysku dla udziałowców. I słuchajcie, to też determinuje naszą wizję, czy jesteśmy koszykarską rodziną. Pokażę wam, to jest bardzo świeży materiał, bo to jest cały czas w mojej głowie. Będziemy mieli delikatne przeformułowanie strategii, także to jest premiera dzisiaj. W ogóle hasła koszykarska rodzina, które jeszcze będzie oczywiście dyskutowane, ale to jest jakby wizja.
No, na czym się rodzina opiera? Na relacjach i zaufaniu. To jest po pierwsze nie na pieniądzach, nie na biznesplanach i tak dalej, tylko na tym, że masz relacje i zaufanie do ludzi, z którymi działasz. Do wszystkich interesariuszy. Czy to będą kibice, zawodnicy, media, czy to będą nasi ukochani sponsorzy, partnerzy. Musisz mieć relacje, musisz mieć zaufanie, bo to generuje pieniądze. Nie to, że ty pokażesz, że dobra, mamy te zasięgi marketingowe, super, bo niestety są takie czasy, że to nie jest też pejoratywne, ale jakakolwiek influencerka na Instagramie nakryje nas czapką, tak? No bo tam się generują zasięgi. Cywilizacja poszła w takie miejsca dosyć dziwne, że zasięgi marketingowe są generowane przez takie mało ciekawe sytuacje. Druga rzecz to jest rozwój. Cały czas chcemy się rozwijać na każdym pułapie organizacji. Chcemy, żeby się rozwijali wolontariusze, żeby zarząd się rozwijał cały czas, zawodnicy, trenerzy i tak dalej. Ten rozwój ma być, bo jeżeli stoimy w miejscu, no to stoimy w miejscu. To raczej się zwijamy, a nie rozwijamy. Także rozwój ma być też jednym z filarów wizji w ogóle klubu. To z pracy, który nie ma nic łatwo w sporcie, szczególnie w koszykówce kobiet. Trzeba wszystko wypracować od A do Z. I mamy naprawdę fantastyczną ekipę na każdym szczeblu organizacji, ale ten etos pracy musi być podkreślany. Kto nie chce pracować, to nie będzie z nami, po prostu. I uczciwość. Dlaczego uczciwość? Dlaczego? Po co? Po co uczciwość w biznesie, tak? Uczciwość oznacza, że jeżeli ktokolwiek z was zapyta mnie o finanse klubu, na przykład, to ja będę potrzebował kilku dni, żeby przedstawić aktualną sytuację. Uczciwość to oznacza, jeżeli chodzi o kasę, tak, to będą transparentność, niczego nie ukrywamy, bo nie potrzebujemy. Jeżeli ja będę nieuczciwy i to wyjdzie, to siedzący tutaj, później też będzie chwilka braw, bo są przedstawiciele naszego sponsora. Jeżeli wyjdzie, że mu szukaliśmy, to państwo nie będziecie chcieli z nami współpracować, prawda? Nie będziecie chcieli, to jest jasne. Uczciwość w długim terminie daje ci przewagi, po prostu. Bo zdarzają się sytuacje, kiedy możesz czegoś nie pokazać, możesz coś ukryć, ale moja rekomendacja jest taka, żeby nigdy nie iść tą drogą, bo to jest raz i niestety wchodzimy w tunel, gdzie na końcu jest światło, ale to jest światło, jak to mówią, nadjeżdżającego pociągu. Uczciwość musi być, bo my zrzeszamy ludzi do klubu. Jeżeli wyjdzie, że my szukamy, no to kto będzie chciał się zapisać do stowarzyszenia? Kto będzie chciał być wolontariuszem klubu, który oszukuje? Nikt. Także to są cztery fundamenty rozwoju, znaczy cztery fundamenty wizji klubu, czyli przełożenia koncepcji klubu społecznościowego na działalność już operacyjną, dlatego że jeżeli masz do podjęcia decyzję, no to patrzysz, czy ona jest tak spójna z tym, a tak naprawdę bardziej spójna z wartościami, w które wierzymy. W takim klubie zdarzają się korporacje, które wydają kodeks etyki, tak? On ma 30 stron fantastycznych haseł i na koniec dnia, jak masz kontakt z organizacją, to się okazuje, że żadne z tych haseł nie jest prawdą po prostu, bo oni w ogóle tak nie działają. Nie będę przykładów podawał, ale Polonijne środowisko zna takie. Jeżeli mówisz o wartościach, to musisz w nie wierzyć i według nich działać. Nie ma innej drogi, bo to też buduje społeczność i klub jako klub. Wszystkim wspólnota. Dla mnie klub to nie jest biznes. Dla mnie klub to jest wspólnota ludzi. Ludzi, partnerów. Bo w mojej, to jest, uważam, że taka definicja klubu w ogóle powinna funkcjonować. Klub to jest stowarzyszenie ludzi, prawda? W sensie stwórzmy klub czegokolwiek. Tak? Nic mi nie przychodzi oryginalnego do głowy. Tradycja. Polonia ma tą przewagę, że ma prawie 100 lat. W 2025 będziemy obchodzili stulecie sekcji. Mamy na koncie jako żeńska sekcja dwa mistrzostwa Polski. Kogo w latach 30., 34. i 35. rok. Wtedy zdobywaliśmy złote medale, byliśmy hegemonem, ale żeby, szczególnie na poziomie drugiej ligi, ale to też cały czas idzie, no, macie klub w drugiej lidze, no i to czym przyciągniecie ludzi do wspólnoty i do klubu? No, sportem, jakością, różnie to wyglądało, tradycją. Ja śmiem twierdzić, że większość ludzi związana na dobre i na złe z Polonią
po prostu kocha jej tradycje, kocha jej historię. Nasze, wspomniała pani Hania o Lucy Werewskiej, która była łączniczką Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim i tak dalej. Klub, byli sportowcy, trzeba było walczyć o ojczyznę i szli walczyć o ojczyznę. Także ta tradycja jest piękna i zachęcam osoby, które jeszcze się nie zapoznały z tradycją żeńskiej sekcji Polonii, to zachęcam do tego, bo to jest świetna rzecz. Znowu uczciwość się pojawia, o niej opowiadałem, to też jest wartość, którą trzeba stosować w codziennych działaniach. I radość u pani Hani, mimo wzruszenia, była radość. Tak? No bo jeżeli nie masz radości z relacji klubowej, to po co w ogóle w taką relację wchodzić? Musi być pozytyw. I przyjaźń. Tak. Klub jest po to, żeby nawiązywać przyjaźń, a tych przyjaźni było najwięcej w tym wystąpieniu. Tak jak my patrzymy na naszą organizację, my już nie jesteśmy współpracownikami, tylko jesteśmy kumplami. My naprawdę wiemy o sobie dużo, mówię my jako organizacja, która skupia wolontariuszy. Dużo widzieliśmy wzajemnie na oczy, wiemy czego po sobie spodziewać, wiemy kto jest raptusem, kto jest spokojny, jak reaguje na sytuację i to jest niesamowite. To też jest sytuacja taka, że jeżeli zapraszamy kogoś na, nie wiem, na jakąś uroczystość osobistą, to nie jest tak, że kumple z pracy, no nie, po prostu przyjaciele, tak? Przychodzą i biorą w niej udział. Także przyjaźnie muszą być w klubie, ale też na poziomie drużyny, chociaż wiadomo, to jest duża rotacja składu i tak dalej, ale bardzo dobrze, jak ta relacja jest. Przy naszej sportowcy nie muszą być, dziewczyny nie muszą być przyjaciółkami. Tak? Nie muszą być, ale ta przyjaźń, mówię, jeżeli chodzi o klub, to tak najbardziej, zespołowość. Jesteśmy przedstawicielami sportu drużynowego. Ta zespołowość jest wpisana w DNA klubu. Ona musi być. Tutaj to nie jest miejsce dla grupy indywidualistów. Wszystko musi być robione w zespole. I szacunek. Szacunek. Bez szacunku nie ma dobrych relacji, bez szacunku nie ma przyjaźni i radości. Mówię tutaj o szacunku wszelakim. Do drugiej osoby, do jej granic, szacunku do klubu, do jego nazwy, historii i tak dalej. Musimy się szanować po prostu i szanować naszą organizację. To co? Pieniądze. No to nie przedstawiam teraz modelu biznesowego jakiejś korporacji, tak? Czy nie wiem, nawet tego baru, Nines, czy restauracji. Bar, tak jakby teraz wszedł menedżer i powiedział właśnie, że tutaj mu zależy na tym, żeby ludzie przychodzili, się lubili i tak dalej, spotykali, żeby nawiązywali przyjaźń. Nie, tutaj chodzi o to, żeby po prostu wydali pieniądze. No to się z automatu nasuwa. Ja też ten model przedstawiałem kilka lat temu w szerszej audiencji. No i to zawsze padało. Czy tu można generować kasę? Czy to jest tak, że to ze zrzutek, bo my w drugiej lidze klub organizowaliśmy zrzutkami do kapeluszy. Tak? Myśmy się zrzucali i darowizny i to tak szło. No już na tym poziomie, który mamy teraz, czyli musimy wygenerować około 2 pewnie milionów złotych, no to musiała być bardzo duża czapka, tak? Żeby to jeszcze, jak myślicie, czy da się? Dajcie brawo, jeżeli twierdzi, że się da. Nie, to nie, jest jeden wierzący. Nie, bardzo dobrze. Da się, oczywiście, że się da. Tylko jeden, wiesz, naprawdę? No to zmieniamy to. Pokażę wam nasz sezon w liczbach, jeżeli chodzi o zasięgi. A te zasięgi są budowane dlatego, że mamy zaangażowanie ludzi. To jest, jak jeżeli chcecie takie łatwe porównanie i szybkie, to nasz post na Facebooku dotyczący awansu do Ekstraklasy w zeszłym roku miał około... Wiem, że to może nie są duże liczby, Mafeszyn czy ktoś tam inny ma większe, ale mieliśmy chyba 1600 reakcji, czyli tam zalajkowania i tak dalej. Podczas gdy Mistrz Polski w tym samym roku miał chyba około 300 tych reakcji, tak? Czyli my w teorii mieliśmy 5 razy więcej zainteresowania i tej euforii wygenerowanej. No i co, to może w miliony pójdźmy w takim razie. 15 milionów zasięgu w samych social mediach to jest dla frazy SKK Polonia Warszawa, bo my tak badamy siłę marki. Tutaj Warszawa ma takie szczęście, że jest sponsorem tytularnym, ale mówię to dlatego, że jest taka pułapka, gdzie kluby wrzucają do nazwy, tak, sponsorów. Tego jest coraz więcej właśnie po to, żeby dla danej frazy wygenerować takie wyniki. Dla nas najważniejsze jest
najpierw marka klubu, a później to, jak możemy ją przekształcić na działania dla sponsorów i partnerów. Nie chcemy chodzić na skróty po prostu. 15 milionów zasięg w social mediach. To jest narzędzie Brand24. Pewnie część was zna. Jest jeszcze jakieś miliony, a jest. 16 milionów zasięgu poza social mediami od 1 lipca do 31 marca. To było to badanie. Gdzie mam miliony? Już skończyły się miliony, tak? 101 tysięcy interakcji, 11 tysięcy zmianek w social mediach, 90 tysięcy polubień. Tak? Tutaj jest na dole, jak widzicie, pozytywne wzmianki i negatywne. To jest dosyć dyskusyjne, bo to wiadomo, że tam człowiek nie klika, czy to był pozytywny, czy negatywny, tylko jeżeli ktoś użyje negatywnego słowa, negacji, nawet nie, tak? To czasami potrafi zliczyć, ale generalnie, jak popatrzymy, to bardzo pozytywny odbiór, bo to też jest istotne. No i słuchajcie, magiczne Awe. Wiecie, co to jest? Ekwiwalent, tak, padło. Awe to jest wyrażona w pieniądzu, czyli w złotówkach, wartość, którą jakakolwiek marka, czyli tam byśmy napisali, nie wiem, Nines Restaurant, musiałaby wydać w social mediach, w innej prasie, bo tamte poza social mediami to są programy telewizyjne, prasa, takie media klasyczne, można powiedzieć. Czyli on musiałaby tyle wydać pieniędzy, żeby uzyskać taką publicity, rozgłos, tak? Czyli o swojej marce wzmianki. Dobra, no to zgadujemy. Co tam jest w tym Awe? 7 milionów. To taki budżet na przyszły rok. Ma ktoś może inny pomysł? Ale? Jak, ile, przepraszam? Jak myślicie, ile? Ja mówię 7. Ale tutaj, w pierwszym rzędzie, jeżeli... Nie, zastanawiam się, jakie to były... Ja przekażę maila, to tak, to damy ci raport. Naprawdę, nie ma problemu, bo mamy to zliczone. Milionów. Fajnie by było. Znaczy, może jest. Tak, znaczy to jest faktycznie, gdzie się pojawiła SK Kopalnia Warszawa w kontekście ligi. No to wliczało, tak? Czy to był Kurier Lubelski na przykład. W Warszawie, słuchajcie, to jest też niesamowite, bo w Warszawie mamy problem, bo nie mamy prasy lokalnej. Nie wiem, czy wiecie, a na przykład wiele drużyn z Ekstraklasy ma takie prasy, ale fajnie, jak tam ktoś napisze, to też nam generują właśnie ten Awe. Dobrze, 7-11, 7-10, tak? 7-10 było. Tutaj, z tej strony, macie pomysł? Panie trenerze. No właśnie, rozmawialiśmy się. Ej. Nie, ja też miałem freudowską pomyłkę, słuchajcie. 11 i brawa dla nas. Tak, to jest ta suma, którą pokazujemy naszym partnerom, że tak nasza marka generuje publicity, rozgłos właśnie w pieniądzu. 11 milionów, dużo, mało. Kwestionuje się też często ten współczynnik. Nie będę w ogóle się rozwijał na ten temat, ale większość stety, bądź niestety jakby raportów w sporcie, szczególnie w oparciu o spółki Skarbu Państwa, dlatego często widzicie przetwory, polskie cukry i tak dalej w nazwach, jest o to oparta. Tylko że później, jak sobie troszeczkę zaczniemy grzebać w środku, to ludzie nie mają bladego pojęcia, że w Bydgoszczy są polskie przetwory, tak? To musi być tak, że to klub jest mocny i on robi materiały dla sponsorów. I każdy, kto czyta, zaczyna rozpoznawać tego sponsora, kojarzyć. To jest tak naprawdę ta kluczowa praca. A teraz sobie wyobraźcie, gdybyśmy my co rok, bo tak się zdarza, zmieniali nazwę klubu i 90% składu. To jaka relacja? Jakie przyjaźnie? No nie. Także my świadomie też idziemy w tym kierunku, gdzie chronimy klub jako markę. Tak? I to jest bardzo czasami ciężkie do przetłumaczenia. Dlaczego nie będzie mojej nazwy? Bo my zatracimy siebie. Tak? Przede wszystkim będziemy musieli nowe wizytówki wydrukować, a to kosztuje, tak? Pieniądze. Także tutaj jest z pieniężnych rzeczy. Teraz przedstawię wam sponsorów.
Ale zanim chciałbym wielkie, wielkie brawa, bo jest dzisiaj z nami cały zarząd grupy holdingowej Waryński S.A. Pani Barta, prezes Jarek, pytaliście się, przeszliście, nie wysłuchaliście, to absolutnie dzięki. I zaraz wam też powiem, dlaczego mówimy o szacunku relacji długiej, bo ja sobie dzisiaj patrzyłem na ten zestaw. Waryński jest, zobaczcie, trzeci na górze, od lewej strony. I też są spółki grupy holdingowej, Waryński Development, Equilibrium. I ja sobie tak patrzę na te spółki i powiem wam, że Waryński czwarty rok współpracy się skończył. Mamy w perspektywie piąty, ale nie będę robił presji publicznej, panie Jarku. To nie jest moim celem. MZA 5 lat. Miasto Warszawa przez system dotacyjny, a teraz przez umowę marketingową 4, ale dobrze liczę, bo razem z wami weszli na pokład. Mazowsze w miarę świeży partner, ale też no wiadomo, Ekstraklasa trzeba było dodatkowo pozyskać. Centrum Medyczne Gama, trzeci rok współpracy, fantastyczna klinika ortopedyczna, jeżeli ktoś ma problemy i to nie jest product placement, tylko faktycznie oni pomagają. Pomagają. Waryński Grupa Holdingowa to też, muszę powiedzieć, to jest deweloper. To jest spółka, która inwestuje w budynki, w różne powierzchnie biurowe, buduje w Warszawie. Też ma mieszkaniówkę, prawda? Dużo rzeczy. Zachęcam, bo bardzo fajne. Nie tylko w Warszawie można kupić sobie, czy już nie można, w Gdańsku, Atol, tak? Była taka. Ale zachęcam, bo bardzo fajnie, przede wszystkim w tych czasach bardzo dużej jakości, bardzo dobrze zrobione miejsca. Jeżeli chodzi o infrastrukturę. No i Halo Warszawa to też jest MZA, no też partner od wielu lat. No i mamy świeżaki, czyli Centrum Sportu Wilanów i Wilanów w ogóle. Nie wiem, czy wiecie, musieliśmy się wyprowadzić z Konwiktorskiej 6, z naszego matecznika, dlatego że hala już nie spełnia wymogów licencyjnych. Mamy w perspektywie budowy nowej, ale faktycznie Wilanów przyjął nas bardzo serdecznie. Miał być dzisiaj wicedyrektor Centrum Sportu, ale przeprosił, Adrian nie mógł być, ale faktycznie też wielkie, wielkie podziękowania dla nich. Resi for Rent, super biznes teraz naprawdę. Deweloper, który wybudował mieszkania, ale nie na sprzedaż, tylko na wynajem. I jak się domyślacie teraz, bardzo jest to rentowne. Firma UFO, Przemku drugi czy trzeci sezon? Drugi. Ja to pokazuję dlatego, że te relacje, nasza ta jakby filozofia też się przekłada na to, że my chcemy. To jest oczywiście zawsze skarb, ale mieć coraz więcej tych partnerów, coraz więcej tych relacji, takie, żeby obie strony były po prostu z nich zadowolone. Bardzo dziękujemy za uwagę. Słuchajcie, tam są nasze social media podane. Poliawarszawa.com to jest adres naszej strony, a we wszystkich social mediach, jeżeli wpiszecie SKK Polonia, to my tam wyskoczymy. Większość z was, jak widzę i poznaję, jest tam i konsumentami tych kanałów. Dla osób nowych absolutnie zapraszam. Bardzo, bardzo dziękuję za uwagę i życzę wam wszystkiego.